Wydarzenia z 1956 roku przyczyniły się do zmiany sytuacji w Polsce. Między innymi stanowisko pierwszego sekretarza PZPR-u objął Władysław Gomułka, który początkowo prezentował chęć do zmian. W swoim przemówieniu na placu Defilad obiecał przeprowadzenie liberalnych reform, które zakończyłyby proces stalinizacji. Ponadto obietnicami Gomułka zyskał sobie sympatię Polaków. Nowy sekretarz swoją funkcję będzie pełnił do 70 roku. Ten stosunkowo długi okres jest nazywany erą gomułkowską. Aby utrzymać ją u władzy, Gomułka musiał dotrzymać przyrzeczonych obietnic, żeby nie doszło do ponownych rozruchów i zamieszek, bo to już mogło całkowicie zrazić Polaków do komunistów. Dlatego początek rządu Władysława Gomułki często zwie się małą stabilizacją. Charakteryzowała się ona poprawą życia codziennego mieszkańców Polski, a także wycofaniem się z masowych aresztowań, uwalnianiem niesłusznie skazanych, w tym duchownych, zrezygnowaniem z kolektywizacji rolnictwa oraz rozwojem polskiej kultury. Tą ostatnią reprezentowali głównie przedstawiciele polskiej szkoły filmowej, jak na przykład reżyserzy Andrzej Wajda czy Andrzej Munk. W prasie natomiast silną pozycję zyskał sobie nowo powstały tygodnik Polityka. Jednocześnie wzrosła aktywność Polski na arenie międzynarodowej. Co prawda nadal polityka zagraniczna była podporządkowana Związkowi Radzieckiemu, który w czasie zimnej wojny rywalizował ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast Gomułka utrzymywał ścisłe kontakty z pozostałymi krajami satelickimi. Polscy politycy udzielali się także na światowych forach. Między innymi zainicjowali plany rozbrojeniowe, które miały przynieść obywatelom zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. W 1957 roku Adam Rapacki zgłosił w ONZ plan stworzenia w Europie Środkowej strefy bezatomowej. Jednak bez rezultatu, a Polskę nadal traktowano tylko jako satelitę Związku Radzieckiego. Tak naprawdę pokojowa polityka polskich komunistów nie była do końca wiarygodna, o czym świadczy to, że w 1968 roku polskie wojska wraz z innymi Układu Warszawskiego brały udział w interwencji w Czechosłowacji. Było to jedne z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń powojennych i do dzisiaj Czechy mają nam udział w interwencji za złe. Natomiast niewątpliwie sukcesem okazało się porozumienie z RFN, które podpisano w 1970 roku. Był to układ graniczny, w którym oba kraje uznały granice na Odrze i Nysie Łużyckiej. Po ugruntowaniu swojej pozycji w partii oraz zyskaniu sobie zaufania Polaków, Władysław Gomułka jednak zaczął zmieniać swoją dotychczasową politykę, kończąc tym samym okres małej stabilizacji. Wstrzymał liberalne reformy, a coraz bardziej komplikował sytuację, wznawiając agresywną politykę wobec Kościoła i wrogów politycznych. Gomułka, który początkowo sprzeciwiał się przysłowiowym zatwardziałym komuchom, tak naprawdę stał się teraz jednym z nich. I podobnie jak po referacie Chruszczowa komuniści podzielili się na Puławian i na Tolińczyków, tak teraz to uczynili, dzieląc się na dwie grupy, ale tym razem Gomułka był po stronie zatwardziałych komuchów. Za Gomułki tymi grupami byli dogmatycy i rewizjoniści. Ci pierwsi to stronnicy polityki Gomułki, czyli zagorzali komuniści, którzy chcieli pozostać przy dotychczasowej sytuacji, niewiele zmieniając, oraz być w stałym kontakcie ze Związkiem Radzieckim. Natomiast rewizjoniści to jakby zalążki opozycji, czyli komuniści, którzy widzieli potrzebę kontynuowania przerwanych reform. W opozycji do Gomułki było także duchowieństwo oraz inteligencja. Dogmatycy, aby utrudnić pracę pisarzom i innym ludziom nauki, ograniczali ilość papieru na druk książek. Ci sprzeciwiali się tej polityce i w 1964 roku grupa 34 intelektualistów, czyli najbardziej znanych ludzi nauki tamtego okresu, kierowała do premiera Cyrankiewicza dwuzdaniowy list protestacyjny. Wśród nich byli polscy historycy jak Paweł Jasienica czy Aleksander Giejsztor oraz pisarze, np. Antoni Słonimski i Zofia Kossak-Szczucka. Innymi przedstawicielami opozycji byli tzw. komandosi, czyli grupy studentów, które zakłócały posiedzenia PZPR-u lub Związku Młodzieży Socjalistycznej, pokazując błędy systemu i nieudolność władzy. Najaktywniejszymi komandosami byli m.in. Adam Michnik oraz Jacek Kuroń. Jednak władza komunistyczna nie pozostawała bierna przy takim sprzeciwie. Często dokonywała aresztowań członków opozycji. Na przykład za krytykę polityki PZPR-u do więzienia trafili Jacek Kuroń i Karol Modzelewski. Natomiast za list 34 intelektualiści często tracili pracę. Natomiast jak wyglądały relacje pomiędzy Kościołem a władzą za Władysława Gomułki? Mimo że po czerwcu 1956 roku oraz polskim październiku poprawiły się nieco stosunki pomiędzy władzą a Kościołem, wraz z końcem małej stabilizacji ponownie powrócono do prześladowań duchownych. Wrogość wynikała z tego,
komuniści dążyli do wykluczenia religii z życia społecznego i do wychowania młodego pokolenia zgodnie z ideami ateizmu, ponieważ komuniści sprzeciwiali się wszelkim religiom. Ponadto niepokoiła ich pozycja najbardziej wpływowych duchownych, którzy byli szanowani w społeczeństwie, na przykład uwolniony prymas Stefan Wyszyński. Gomułka od 1958 roku zaczął zaostrzać politykę wobec kościoła. Mianowicie zostały zlikwidowane lekcje religii w szkołach, władze utrudniały remonty kościołów i budowę nowych. Natomiast kleryków powoływano do wojska, gdzie podlegali nachalnej indoktrynacji, czyli siłą starano się zmienić poglądy duchownych na takie, jakie oczekiwała władza. Komuniści z wrogością odnieśli się także do orędzia, jakie polscy biskupi wygłosili w 1965 roku do duchownych z Niemiec. Polscy duchowni wybaczyli krzywdy wyrządzone przez nazistów. Orędzie zawierało słowa „udzielamy przebaczenia i prosimy o nie”. Władze komunistyczne czuły się oburzone. Po pierwsze, z jakiej racji Polska miała wybaczać Niemcom za zbrodnie hitlerowskie, a po drugie, w czyim imieniu Kościół występował. Jednak szczytowym momentem rywalizacji między polskim kościołem a komunistami stał się rok 1966. Wtedy to naród polski świętował tysiąclecie chrztu Mieszka I, symbolicznie, choć nazywanego chrztem Polski. Zarówno dla kościoła, jak i komunistów był to odpowiedni moment do pozyskania sobie jak najwięcej Polaków. Była to tak zwana walka o rząd dusz, ponieważ albo Polacy mieli skierować swe dusze na stronę duchowego świętowania, albo w stronę zaprojektowaną przez komunistów, czyli jako uroczystość ateistów. Wtedy w 1966 roku odbyły się dwie różne imprezy. Kościół zorganizował w Częstochowie na Jasnej Górze peregrynację, czyli uroczyste przeniesienie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Impreza czy uroczystość byłaby bardziej okazała, gdyby dotarł na nią najważniejszy gość na świecie, a więc papież Paweł VI. Ale niestety komuniści nie zgodzili się na jego przyjazd, ponieważ obawiali się, że Polacy dosłownie podniesieni na duchu będą dążyć do obalenia ich władzy w Polsce. Chcieli jak w najmniejszym stopniu doprowadzić do uczczenia rocznicy chrztu. Dlatego władze zorganizowały swoją imprezę, obchody tysiąclecia państwa polskiego. Zainteresowanie Polaków chcieli zdobyć, rozgłaszając chwytliwe hasła, np. 1000 szkół na tysiąclecie, upamiętnienie czynami społecznymi, imprezami sportowymi, paradami, które miały odciągnąć społeczeństwo od uroczystości religijnych. Ta cała zmiana polityki przez Gomułkę okazała się dla niego jednak zgubna, jak zaraz zobaczymy, ponieważ Polacy, a zwłaszcza osoby młode, nie były z jego rządów zadowolone. Punktem kulminacyjnym w starciu z inteligencją stały się wydarzenia marcowe z 1968 roku. Wtedy dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie, Kazimierz Dejmek, wystawił na scenę nową, nowoczesną inscenizację Dziadów Adama Mickiewicza. Jednak nie spodobała się ona komunistom, zwłaszcza że antyrosyjskie sceny w sztuce spotykały się z brawami i owacjami publiczności. Dlatego PZPR zdecydowała, aby tę inscenizację zdjąć z afisza teatru, ponieważ doszukała się antypaństwowych wątków, które mogłyby naruszyć przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. A przecież wszyscy wiedzieli, że Dziady, jedne z czołowych polskich dzieł literackich, są antycarskie i antyrosyjskie, więc od razu wywołało to falę sprzeciwu studentów. Studenci buntowali się także dlatego, że wydalono z uczelni studentów Adama Michnika oraz Henryka Schleifera i domagano się ich powrotu. 8 marca 1968 roku w ich obronie zebrał się wiec studencki. Wtedy władza podjęła decyzję o stłumieniu strajku studentów siłą, a niektórych zaczęto wcielać do wojska. Tak jak pamiętamy, wcześniej obiecał to Cyrankiewicz, że kto odważy się podnieść rękę na władzę ludową, niech będzie pewny, że tą rękę mu władza ludowa odrąbie. Tłumienie rozruchów wykorzystali także komuniści do rozprawienia się z Żydami, których kilkanaście tysięcy zmusili do emigracji z Polski. Spowodowało to wyraźne pogorszenie kontaktów z Izraelem. Wydarzenia z 1968 roku kompletnie zraziły studentów, duchownych i ogólnie inteligencję do komunistów, ale brakuje nam jeszcze reakcji zwykłych ludzi czy robotników. Ci także byli oburzeni, ale do otwartego sprzeciwu włączyli się dopiero w grudniu 1970 roku. Wtedy komuniści postanowili przeprowadzić podwyżkę cen podstawowych produktów do życia, jak mąki, dżemów czy ryb. Cóż, trudno się nie wkurzyć, jak ktoś podwyższa ceny w sklepie, a przecież to oznacza, że więcej pieniędzy z wypłaty trzeba wydać. Tak więc normalne, że wywołało to niezadowolenie. 14 grudnia 70 roku protest ogłosiła Stocznia Gdańska imieniem Lenina i inne zakłady Trójmiasta oraz Wybrzeża. Protestujący ruszyli pod budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u w Gdańsku i domagali się zmiany decyzji o podwyżce cen.
Ostatecznie komuniści podjęli znowu decyzję o użyciu siły i broni, a 17 grudnia wojsko otworzyło ogień do ludzi idących do pracy. Był to tak zwany Czarny Czwartek. Milicja obywatelska używała wobec demonstrantów także gazu łzawiącego oraz pałek. Z tego powodu wydarzenia grudniowe nazywa się także masakrą na wybrzeżu. Podczas tych zamieszek zginęło ponad 40 osób, a rannych zostało ponad 1160. Skala ofiar przeraziła przywództwo partyjne i przyczyniła się do tego, że niepopularny już Gomułka został usunięty ze stanowiska. To samo uczyniono z premierem Józefem Cyrankiewiczem, który głównie podejmował decyzję o użyciu siły wobec protestujących. Nowym pierwszym sekretarzem PZPR-u został Edward Gierek, a premierem Piotr Jaroszewicz. Polska wchodziła teraz w kolejną, możemy powiedzieć, erę. Erę Gierka, nazywaną także dekadą Gierka.